końskie kopyta, las zielony nas mina. Błyszczą oczy zielone w zieleń lasu utkwione, a ta życia urona, ta wielka przygoda. Co przydarzy się nam, czy to tam, czy to tam. A odwaga prawdziwa, którą zieleń ukrywa, którą znaleźć masz sam. Dzwoni srebrny poranek, szuwarami gęś płynie, dom się kocha w buczynie, a ta przyjaźń zielona przy ognisku zrodzona, co zapłonąć ma nam, czy to tam, czy to tam. Piosenka jedyna, która tu się zaczyna, którą dalej nuć sam, czy to tam, czy to tam. Witaj cieniu nad wodą, łąko świeżo skoszona, witaj, witaj przygodą zieloną. Do stadniny w Bielikach przyjeżdżają dzieci z miasta. Chcą nauczyć się konnej jazdy. Zaczyna się rywalizacja między świetnie jeżdżącym na koniu Maćkiem, synem dyrektora stadniny, a Przybyszem z miasta, przezywanym żartobliwie jockeyem. Chłopięce sprawy stają się jednak mniej ważne. W okolicznych lasach pojawia się kłusownik, który zabija łanie. Zagraża życiu ulubieńcowi dzieci przodownikowi stada Bartkowi. Dorośli z leśniczym Pietruszką bezskutecznie ścigają kłusownika. Kim jest kłusownik? Jockey próbuje rozwiązać zagadkę według metody Sherlocka Holmesa. Włącza do poszukiwań pozostałe dzieci. Podejrzenie pada na stajennego Wojka. W trakcie obławy prowadzonej przez leśniczego kłusownik zostaje postrzelony. Maciek podejrzewał kłusownictwo fotografa Kiczyły. Obserwuje jego dziwne zachowanie. Krąg podejrzanych zacieśnia się coraz bardziej. Widzę, że przesiadłeś się na rower. Słusznie, bo to i zdrowo, i bezpiecznie. Panie Zbyszku, jak z nogą u Rosynanta? Będzie mógł występować w zawodach? Oczywiście, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam pana. Co się stało? A drobiazg, taka mała kontuzja. Chciałem podziękować panu dyrektorze za przesyłkę z poczty. O, nie ma o czym mówić. Niech pan wpadnie jutro do nas.
na obiad. Żona bardzo... O, przepraszam. Żona serdecznie pana zaprasza. Dziękuję. W niedzielę startujemy w zawodach młodzieków. Kto startuje? Wszyscy. Ja mam to z głowy. Tata zabronił mi przez tydzień siadać na konia. Jak ja mam mu to powiedzieć? Pan jest kłusownikiem. Wiem, dlaczego pana boli ręka. I to Wojko pana postrzelił solą, tak? Przecież ty nie masz żadnej pewności, że to od strzału pana Wojki. A te zabłocone gumiaki? To też żaden dowód. Ale ja czuję. Ja czuję, mamo, że to on. Kochany, jeżeli ty chcesz oskarżyć człowieka, to nie możesz się opierać wyłącznie na odczuciach. A w ogóle powinieneś iść i sprawę wyjaśnić, wiesz? Powiedzieć to wszystko panu Kiczylle. Zapytać kłusownika, czy kłusuje? Wiem, co odpowie. A może ty byś zapytała? Ja nie muszę pytać, bo ja wiem. Myślisz, że jestem w błędzie? Ja uważam, że poniosła cię wyobraźnia. Za dużo o tym myślałeś, dusiłeś to w sobie. Stałeś się podejrzliwy, a to bardzo niefajny stan. Wyjaśnisz to? A, to ty. Co tu robisz? Chciałem... Szedłem właśnie, no i wstąpiłem. Mm-hmm. Szukasz śladów? A pan? Ja się tym nie zajmuję. Od tego jest milicja. Brat się żeni. Chciałem prosić, żeby pan fotograf przyszedł i zrobił kilka zdjęć. Aha. Ale ciebie nie wydam, nie bój się. Chodźmy. Tylko poprej, mocno dociągnij, żebyś go nie odparzył. Szybciej, kolego, szybciej. Zaczynamy zaraz. O, Maciek. Wydaje mi się, że powinieneś już zacząć trenować. Niedługo zawody. Ale mogę dopiero pojutrze. Dobrze. Może się uda coś zrobić. Porozmawiam z twoim ojcem. Mogę ją oczyścić. Nie trzeba. A może nasypać? Śmaja, ile razy ci mówiłem, żebyś się tu nie kręcił? Zmiataj stąd. No już, już, ucieka. Kucę głodne, trzeba nakarmić. No zmykaj, zmykaj. Jurek, chodź z nami.
biedna. Biedna Kora. Nie może się zdecydować. Coś ty. Ona na pewno by już chciała. Kora. Korunia. Co wy to robicie? Coś mi wygląda niewyraźnie. Chyba będzie się źrebić. Nie było tutaj Wojki? Pan Wojko szukał pana, poszedł do gospody. Kiedy jest potrzebny, to nigdy go nie ma. Maciek, Maciek, chodź no tutaj. Będzie się źrebić. Weź konia i jedź po weterynarza. Dobrze, a mogę wziąć bryczkę? Dobrze, tylko szybko jedź. Chcesz jechać z Maćkiem? Nie lubię się wpraszać. Jak chcesz, to możesz jechać. No jedź. Jedź z nim. Nie ma co. Dałeś popis koleżeństwa. O co ci chodzi? O Jurka. O jakiego znowu Jurka? Wy nazywacie go Śmają. Szczeniak. Plącze się tylko pod nogami. Zapomniał wuj, jak cielęciem był? Przecież ty jesteś jego niedoścignionym wzorem. Powinieneś sobie to cenić. To Ewka nie może żyć bez ciebie. Już widzę te płacze, kiedy będziesz wyjeżdżać. Za to ty się pewnie ucieszysz. Nie, skąd? Nie wie dlaczego. Ja wiem, że chłopcy w twoim wieku uważają dziewczęta za niemądre. Ja nie wszystkie. Tak? To ciekawe. A co sądzisz o mnie? Myślę, że lubisz dzieci. I las. A ty nic nie rozumiesz. Ja nie umiem udawać tylko dlatego, żeby kogoś nie urazić albo mu się podlizać. Mnie nie musisz się podlizywać. Wystarczy, żebyś był tylko troszeczkę milszy. Zależy ci na tym? Wcale tego nie powiedziałam. Chcesz lejce? Daj. Pewnie już po wszystkim. To do widzenia. Do widzenia. Panie doktorze, panie doktorze, wszystko jest w porządku? Tak. A jakiego koloru? Mówi się jakiej maści. Kary ogierek. Możecie zobaczyć. Wojko nie wrócił z gospody? Nie było go jeszcze. Ojejku, jaki malutki. Jakie ma śliskie kopytka. No, i jakie cienkie nóżki. Ojejku, o Jezu. Dzielny, co? Próbuje wstać. Jak się nim opiekuje. Dobra, Kora, dobra. Co tu robisz? Pana Wojki nie ma. Kto ma to robić? Wychodź. Daj to. I to też. Chodź. No chodź, chodź. Co? Chodź. No co? No co? Chodź. Co? No chodź, chodź. No co? Prędzej. Chodź, mówię. Masz, oczyś Roxanę. Co? Naprawdę? Naprawdę. Dobrze, dobrze. Pod włos też ją trochę poczyść. No co? Maciek, coś ty. Śmaj, dajesz Roxanę? Daję. Wracajcie do koni. No już, już.
skończyłeś? Tak jest. Tam nie mogłem to sięgnąć. Masz. Wypierz i wyprasuj. Tylko nie krochmal. A teraz dawaj siodło. Zostaw. Musisz się do Roxany przyzwyczajać. Przyzwyczajać? Będziesz na niej jeździł. Będę tu przychodził. I dawał jej obroku. Ten Wojko. Zawsze gdzieś znika. Myśli pan, że to on? Nigdy nic nie wiadomo. Przecież to pan Kiczyło ma zranioną rękę. A gdzie jest powiedziane, że kłusownik działa sam? Fotografa też trzeba mieć na oku. Pójdę zobaczyć, czy Wojko jest naprawdę w gospodzie. Dzień dobry. Halo, jest tam kto? Kto tam? To ja, Maciek. A, to ty. Już idę. Mama przysyła panu sernik. A, serdeczne dzięki. Co? Boli pana ręka? Nie, nie boli. A bardzo bolała? Nie, nie bardzo. Podaj. Był pan u lekarza? Unikam lekarzy, zwłaszcza w takich wypadkach. Właściwie to co panu jest tą rękę? Nerwobul, młody przyjacielu. Nerwobul. Naprawdę? A ja myślałem. Myślałeś pewnie, że spadłem z drzewa albo z konia. Po drzewach już nie chodzę, a konnej jazdy dopiero chcę zacząć się uczyć. Ciasto mamy, herbatkę? Chętnie. Przyjrzyj się tym zdjęciom. No, co na nich widzisz? Krzaki, drzewa, ale żadnego zwierzaka. Popatrz uważnie. Na jednym widzę jakby czarną czapkę. Ciepło, ciepło. No a na innych? Też jakby czapkę, z daszkiem. Ale mniejszą. A tu jest facet z karabinem. Kto to jest? Właśnie ciebie chciałem o to zapytać. Nie poznaję. A czy to nakrycie głowy to nie przypadkiem dżokejski kask ochronny? Taki, jakie nosicie na zawodach? Nie, chociaż trochę podobny. A wydawało mi się, że jak cię poznałem, miałeś właśnie taki kask na głowie. Ależ, panie Leszku. A widzisz, przydałoby się odrobinę zaufania. Ja wiem, że to nie jest twój kask, chociaż przyznasz, że podobny. Tak, nawet bardzo. Ale to nie jest twój kask, a nakrycie głowy kłusownika. Prawda? Chyba tak. No, obejrzyj te zdjęcia. Widzisz teraz, że to przypomina bardziej kapelusz. O, nawet piórko. Mam pewien plan.
Chyba wiem, kiedy on będzie chciał jeszcze raz zapolować. Musimy go złapać na gorącym uczynku. Zrobimy to tak. Florek, nie pogrządka. Co to za zielsko? Coś ty, to są pory. Rano zebrałam mamie cały koszyk. Na obiad będzie z nich sałatka. Sio! Sio! Poleciała do kurcząt. Trzeba ją przegonić. Sio! 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 Uciekaj! Sio! Sio! Wystarczy tylko odejść na chwilę, a ona już jest. To jest szkodnik. Ale ładna, co? Mhm. Sio! Sio! Widzisz? Już się nie boję. Mamo, co jest dzisiaj na kolację? Bliny. Lubisz bliny? Bardzo. A ty? Niespecjalnie, ale jak są goście, to muszę. Wszystko wiecie? Chyba tak. W porządku. Mhm. Myślę, wie pan, że powinno się pańskie zdjęcia pokazać dzieciom. Przyznam się panu szczerze, że mieszkam na wsi od dzieciństwa, ale śmieciuszkę zobaczyłem dopiero na pańskich fotografiach. Chodźmy do stołu. A te klisze z Roina to już pan wyświetlił. Muszę pana zmartwić. Nie było na nich kłusownika. Jak to mówi o kłusowniku? Myślałem, że jakieś widoki piękne. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie leśniczy, jak pan sądzi, kto to może być? O, dziękuję bardzo. Proszę. Właśnie, kto to może być? A pan? Pan się domyśla? Ja się nie domyślam. Po prostu wiem. Pan raczy chyba żartować. Nie. No to proszę nam powiedzieć. Po prostu... Jest to dobry strzelec. No, mamy paru dobrych strzelców w okolicy. Niedaleko szukając choćby pan Zbyszek. Świetnie strzela. Pan pamięta tego Odyńca, co go panu wystawił mój Acan? A? Po pierwsze, dobry strzelec, a po drugie, ktoś miejscowy. To już jest jakiś ślad. Znając dobrze teren, obyczaje zwierzyny i poskład zajęć. Pracowników tutejszego ośrodka. No, bliny stygną. Proszę. I to wszystko, co pan o nim wie? Jest to ktoś młody. Młody? Albo stary, który chciałby być sławny pod koniec życia. Ciekawe, można by książkę o tym napisać, gdyby ktoś umiał. Nadzwyczajnie to ciekawe. Ktoś, kto lubi ryzyko i wodzić innych za nos. A więc kto? Sami państwo musicie na to wpaść. On bardzo się rozzuchwalił. Następnego jelenia zastrzeli nam już na środku podwórza. I może to być Bartek. I wie pan pewnie, kiedy on to zrobi? Oczywiście. Za tydzień. Dlaczego? Będą zawody jeździeckie. Przyjedzie dużo ludzi. Łatwiej będzie się ukryć i przed kim się popisać. Panie leśniczy, mam do pana prośbę. Sroka porywa mi kurczęta. Czy mógłby pan coś z tym zrobić? Pani szanowna, dla pani to nie tylko srokę bym odstrzelił, ale i rogacza, żebym miał pozwolenie. O, dziękuję. Pietruszka, na co tobie przyszło? Kiedyś cietrzewie, głuszce, bażanty, a dzisiaj sroka. Dobrze, że to ptak czarno-biały. Łatwo rozróżnić. A.
tu sobie siedzisz. No. Nie będziesz już więcej pani dyrektorowej kurczaków konsumowała. Twoje szczęście. I moje, bo wysoko siedziała, mógłby spudłować. Nikt nie widzi, ale strzał by słyszeli, a dobrze by było więcej srok przynieść, niż strzału będzie. Sio, 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 sio. Źle tobie wypadło, że pani Kasicka pietruszkę wybrała. Bo gdyby tak pan Wojko albo ktoś inny, to jeszcze miałabyś szansę. Sio, 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 uciekaj. Sio, sio. No jak tam polowanie? Nie, jakoś nie widać. Pochowały się. Sroka to sprytny szkodnik. Jak pana zobaczyła z dubeltówką, od razu uciekła. Ja to myślę, proszę pana, że wszystko, co żyje na tym świecie, jest potrzebne. Sroka też. I to pan mówi? Stary myśliwy? To mówi stary leśniczy, co już dużo w życiu widział. Mam. Jest taka detektywistyczna maksyma. Człowiek, którego nikt nie podejrzewa, jest właśnie najbardziej podejrzany. Daj spokój, gram. Zamierzam rzucić kłusownikowi przynętę. Co? Przebierzesz się za jelenia? Oto nasza przynęta. To jest działanie psychologiczne. Co jest? Panie Wojko, mama nie ma czym zapalić pod kuchnią. A to co? I potrzeba zapałek. Zapalniczki. I potrzeba zapalniczki. Prr. Uciekajcie mi stąd. Nie mam żadnej zapalniczki. A po drugie, dzieciom się nie daje ognia. No, jakby się pan dyrektor o tym dowiedział. Idźcie. Bio. Nie idź, może nas krzyczy. Chodź, co się martwisz. Ale ty powiesz pierwszy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapali pan? Nie, dziękuję, takich nie palę. A można pana prosić o ogień? Ogień? To taki z ciebie harcerz? Harcerz umie sobie zawsze poradzić. Jak się nie ma ognia, to się bierze dwa kawałki drewna i tak długo trzeba pocierać jeden o drugi, aż buchnie płomień. Ale żebym cię więcej z tymi papierosami nie widział. Dzieci, proszę o ciszę. Naprawdę nie wypada. Mam nadzieję, że ją dobrze schowałeś. Spokojna głowa, jest na żelandolu w naszej sypialni. O czym wy mówicie? Co to za szyfr? Iga, co to znaczy? Pewnie planują nową wyprawę po zachodzie słońca. Ależ skąd? Tylko, że my, to znaczy Jurek, znalazł w lesie na Ronie taki przedmiot, który prawdopodobnie należy do kłusownika. Leć na górę, schowaj się i czuwaj. Potem zmieni cię Tomek. Dobra. Kolacja skończona, wstajemy od stołu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie. Mam do was bardzo pilną sprawę. Idziemy wszyscy do świetlicy, zbieramy się i tam sobie wszystko omówimy. Słuchajcie, ponieważ zbliża się właśnie Dzień Leśnika,
To uważam, że powinno się zająć artystycznym programem. Gospodarze przygotowują uroczyste ognisko, a my powinniśmy pomyśleć o jakichś piosenkach, może skecze, no jakieś pomysłowe życzenia dla naszego leśniczego. Co o tym myślicie? No bardzo fajne. Ja mam fajne nagrania, proszę panią. Możemy się tym zająć. Tam gitarowe są nagrania różnych zespołów. Możemy coś zaśpiewać przy ognisku, wystrugać patyki do kiełbasy. No brawo, brawo! To my przedstawimy pani scenariusz. Ciszej, z daleka słychać was jak stado koni. Słuchajcie, jutro jedziemy na przejażdżkę. Chodźcie. Ja na gołdzie bym chciał. Tu macie listę koni, na których jutro pojedziecie. A mogę na Belkancie? A ja bym chciał na Imostinie, ona jest taka fajna. Zapalniczka. Pojedziecie na tych koniach, które wypisałem, dobrze? Chodź. Dobrze. Dobranoc. Chciałabym wiedzieć, do kogo to należy. To jest moje, proszę panią. A, oj, Jacek, Jacek. Wydaje mi się, Jacku, że stół nie jest najlepszym miejscem do trzymania butów. No tak. Dzieci, proszę zrobić porządek. Masz ci los. Ryba nie połknęła przynęty. Czuję bliski finał tej rozgrywki. A ja czuję, że będziesz robił program artystyczny pod hasłem Kto zobaczy kłusownika, niechaj biegnie po leśnika. To jest pomysł. Widzieliście kiedyś Hamleta? Tak. Nie. Pani wołała ryba wrackiem, a marchewka z pasternakiem. Cebula się przyglądała, pietruszka tańcowała, tańcowała śpiewa z panią Blanką, jak ta zmiotła za nią, dziewczyny się rozmowie, jak ta wiosła tańcuje. Au, ukułeś mnie. Ale ja chcę mieć rogi. Nie marudź. Nie pod tym ramieniem. Oko. No, może być. Ja chcę być łanią. Nie, ja jestem łanią. Ale ja chcę być łanią. To nie jest rola dla ciebie. Ale przecież łania nie ma rogów. A ty nie możesz być łanią. Balet już kończy, chodźcie na scenę. Gotowi? O Boże, to mają być wąsy. Tomek, pospieszcie się. Tańcowała śliwa z panią Bronką, jak ta wiosła za nią, dziewczyny się rozmowie, jak ta wiosła tańcuje.
Zdajcie się. Śmiało, śmiało, nogi proste w kolanach. I proszę, długa woca, dowolnie marsz. Koniec jazdy. Zobacz. Jest. Przepraszam pana bardzo. Bardzo ładną ma pan zapalniczkę. Bo widzi pan, mój tata kolekcjonuje zapalniczki. Właśnie takiej mu brakuje do Seli. Można by ją zobaczyć? Proszę, ale przecież macie taką samą. Bardzo udana, nieprawdaż? Kupiłem niedawno w GS-ie. Pewnie jeszcze są, gdybyś chciał tu sprawić prezent. Tylko, że mają w jednym kolorze. Teraz wszyscy takie tu noszą. Ja, leśniczy, krajowy. Aha. To dziękuję panu. No i co, inspektorze? Pudło. Zapalniczka to żaden trop. Dajmy sobie z tym wreszcie spokój. No pewnie. Kiedy ja w końcu pójdę na ryby? Słuchajcie, nasza zapalniczka miała na końcu taki okrągły zaworek. Ja ją dokładnie obejrzałem. Została przerobiona z jednorazówki na trwałą. Zapalniczka rotmistrza nie została przerobiona. Słyszeliście, kogo on jeszcze wymieniał? Teraz musimy sprawdzić zapalniczkę leśniczego. Ty zupełnie zgłupiałeś. Ja mam już tego dosyć. To, co robisz, to zwykłe kapusiostwo. Chciałeś z nas zrobić szpiegów. I ty to nazywasz zbieraniem dowodów rzeczowych? Ewka, idziemy. Aleś dał plamę, koleś. Niedługo, a zacząłbyś podejrzewać samego siebie. Wszystkich podejrzewasz i oskarżasz. Idziemy. Stary, przesadziłeś trochę. Chodź, idziemy na ryby. Ciach ostrogą, ja rozumiesz? No rozumiem. No co, pojeździłbyś? Jak to? Siodłaj, Roxanę, i do roboty. A ojciec? Załatwione, możesz jeździć. Dziękuję. Cześć, Maciek. Cześć. Wiesz, mogę ci coś powiedzieć. O kłusowniku. Nie trzeba. Ja ci też mogę coś o nim powiedzieć. On chodzi w zielonym kapeluszu, z piórkiem. Naprawdę? Naprawdę. Dlaczego nie jeździsz na placu? Chciałem się trochę przewietrzyć. Czy mogę z nim pojechać? No, spisałaś się dzisiaj dzielnie, to możecie jechać. Dziękuję. Tylko bez galopady? Tak, tak, oczywiście. Uwaga, nagrywam. Jockey, jockey. Chciałem ci coś powiedzieć. Nie widzisz, że nagrywam? Zrób coś, żeby Herkules zarżał. Herkules, zarżyj, no.
Herkules, ja cię proszę. Wiesz, dowiedziałem się... Może byś go połaskotał? Herkules, słyszysz? Zarżyń, no, bo ci nie dam cukru. Wiesz, dowiedziałem się czegoś o kłusowniku. Mnie ta sprawa już nie interesuje. Myślałem, że moglibyśmy razem. Nie, absolutnie nie. A właściwie to czego się dowiedziałeś? Wiem, jaki nosi kapelusz. Jaki? Zielony z piórkiem. Można by popytać ludzi, poszperać. No właśnie. Ale pod jednym warunkiem. Będę ci pomagał inkognito. Co? Nieważne. Chcę pozostać w cieniu. KPW? Mhm. Jurek, widziałeś Cześka? Pan Czeszek szukał pana, poszedł do gospody. O. Widziałeś? On miał właśnie taki kapelusz. Idziemy? Dobrze. A można szybciej? Hea! Co robisz? Jedź wolniej. Nie galopem, kłusem. Kiedy nie mogę? Wolniej. Ściągnij wodze. Dobrze. Nie szarp go. Ale z ciebie narwany jeździec. Spokojna ręka. Trzymaj się mocno kolanami. Dobrze. Coraz lepiej. Gdzie my jedziemy? Już niedaleko. Zaraz zobaczysz. Możemy go spuścić z oczu. Mhm. Cudownie było. Wiesz, nie wiedziałam, że to przeze mnie ojciec zabronił ci jeździć na koniu. Nic się nie stało. Ale możesz mi się zrewanżować. Czy mogłabyś popilnować koni? Maciek, chciałabym iść z tobą. Nie, ty dalej iść nie możesz. Niemądre dziewczyny. To może być niebezpieczne. To uważaj na siebie.
Panie Leszku. Dobra. I co, był już? Zaraz go zobaczysz. No i co teraz? Musimy go rozbroić. Ty go okrążysz z tamtej strony, a ja pójdę tędy. Ruszaj. Rzeczywiście. Wszystko jest tak, jak pan przewidział. Strzelam! Ręce do góry! Weź broń! A miał mój acal nosa na niego. No, odpoczniesz ty sobie od kłusowania. Zobacz, zapalniczka się znalazła. Jak pan do tego doszedł? Już od dawna obserwowałem stado Bartka i przypuszczałem, że w tych dniach właśnie tędy będzie je prowadził. Sądziłem, że kłusownik również o tym wiedział. A leśniczy?
A poprosiłem go, żeby tutaj właśnie urządził zasadzkę. A dlaczego nosi pan obiektywy futeral od fuzji? Po prostu, bo mi tak wygodnie. Polował pan? Tak. Polowałem. Kiedyś strzeliłem łanie. Kiedy podbiegłem do niej, jeszcze żyła. Patrzyła na mnie. To było moje ostatnie polowanie. Jutro wyjeżdżacie. Właśnie. Szybko to poszło. Nie zdążyłem nawet nagrać przyrody, a chciałem zrobić ze 3 kasety. Wiesz, mam pomysł. Moglibyśmy wysyłać do siebie kasety z nagraniami. Co u nas i w ogóle. Zgoda. Ale ja nie mam magnetofonu. Mój mógłby zostać u ciebie. Tym razem trafiłeś bez pudła, jockey. Bardzo bym chciała chodzić tutaj do szkoły. W takiej dziurze? Codziennie bym mogła jeździć na Roxanie albo Kluszce. Przecież możesz tu przyjeżdżać. Dopiero w przyszłym roku. Chodź, Iga, zaraz zaczynamy. Trzymaj się. Dobra. Na zakończenie wystąpią wszyscy nasi zawodnicy w oryginalnym popisie tanecznym na koniach.